Partie Pawła Kukiza nie spełniają obowiązków, które sam wprowadził, informuje Rzeczpospolita. Chodzi o przepisy ustawy antykorupcyjnej, które miały zostać wdrożone dzięki współpracy programowej z PiS. Nowe prawo nakłada na partię obowiązek publikowania rejestrów umów i wpłat powyżej 10 000 złotych, jednak ugrupowanie Kukiz'15, będące nieformalnie kierowane przez Pawła Kukiza, nie przestrzega tych zasad. W Sejmie spośród 24 partii, 3 nie prowadzą rejestrów: Centrum dla Polski Ireneusza Rasia, Dobry Ruch Pawła Szramki oraz Kukiz'15. Ostatnia z wymienionych partii została zarejestrowaną 19 kwietnia, a choć formalnie Kukiz nie jest członkiem władz, uważa się go za nieformalnego lidera i przyszłego prezesa honorowego. Brak prowadzenia rejestrów umów i wpłat oraz brak biuletynu informacji publicznej tłumaczy się w Kukiz'15 niedawną rejestracją oraz pracami związanymi z funkcjonowaniem partii. Według nich konta bankowe są jeszcze otwierane, a statut ugrupowania będzie zmieniany. Jednak wcześniejsza partia Pawła Kukiza o nazwie K'15 również nigdy nie opublikowała rejestrów, co doprowadziło do jej wykreślenia z ewidencji przez sąd na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej.